Okej, okej, jesteśmy po pauzie naszego maratonu, oczywiście, Wertę, Sulaśkę i LJ. Cześć. Dzień dobry. I Wesoły Kostek, tam stoi. O, tam o, tam o, tak. Maratonik jest bardzo przyjemnie, jakby nie inaczej. Lecimy dalej, i tak bez przerwy. U nas bez przerwy. Trzeba coś zrobić z tym terenem. Bartek, ty uwielbiasz bawić terenem. Trzeba ściąć tą górę, bo mnie denerwuje, bo mamy zasłonięty, znaczy zasłania nam widok. To ja poproszę łopatę, tak za 5. Czyli twoje zadanie to przekopać całą górę. Tak. No. Masz ją zrównać ziemią. Tak. I nie. I co teraz? Kopiemy! LAN party! Bawimy się. Ciach. Kopać, niszczyć. Kalibrować. O, światło. Dawno tego nie widziałem. Jak żyjesz w piwnicy, to co zrobisz? Ja będę jak taki Smigol, kuźwa. I tak jesteś. No to będę jeszcze bardziej. Nikt nie widział, nikt nie słyszał i jest śmiesznie. Dobra, to taką pracę roboczą Mati. Trzeba to rozpocząć od... Idź stąd. I od... No dobra, już idę, ty. Nie mówiłem do krowy, bo mi tutaj wleciała z tyłkiem na ekran. To ją wygoniłem. Powiedziałem, głupia krowo, nie rozbieraj się dla fejmu. I ją wygoniłem stąd. Tak, do marzeń. Gdzie jest moja siekiera? No ja ją mam. Bo ja równam teren. Nie, no niszczę, spokojnie, tak sobie chciałem zrobić. Tak fajnie wygląda. Jak równam teren, to potrzebuję do tego siekiery. Wszyscy się teraz ze mną zgodzą, prawda? Bez sensu. Co ty ćpiesz? Bo ty widzisz, co robię. Ja równam teren. Co ty kuźwa ćpiesz? 2+2, je. Yeah. Dobra, nie było pytania. Dobra, robię sobie schody. Dzięki, że się rozumiemy. O nie, widzę jakiegoś człowieka. To go zabij. Co ty? Uciekaj już! Uciekaj! Wyobraź sobie taką akcję na ulicy? Widzisz człowieka? Weź go zabij. Nakrzyczał na mnie. Nakrzyczał na mnie i wyrzucił siekierę, patyk i sadzonkę. No! Don't hurt me, motherfucker! Może to był farmer, a nie jakiś zły człowiek, a my go tak... Znaczy, no, teraz to na mnie wszystko pójdzie. Wiedziałem! You bastardo! Bastardo? Parlo italiano, bastardo, picobello i tak dalej. Tak. Picobello italiano. Fuck, nie to. Zniszczę to dziewo. Zaraz cię zniszczę. No gdzie uciekasz? Tępy. Tępy. Drzewo. A co myślałeś? Majorka. To ma sens. Nie, nie ma. Oj tam. I dobrze o tym wiesz. O nie. Pyk. Tak to nie będzie. Pyk. Ja se tu pykom, Gzygz. Pyk. Dobrze. Pijemy. Ta piwnica coraz ładniejsza, ci powiem. Po co się ucieszył? Bo on będzie mieszkał w piwnicy. Ja będę mieszkał w piwnicy. A my na piętrze. Kurde. To jest fucking jakiś, grill. To jest jakaś większa sprawa, widzę. No. Stary. Nie ogarniam tak dzieje? Większa. Co się dzieje? To ja nawet ja nie ogarniam, jak ona jest wielka. Jak tak, twoja aż tak o piwnicę odwalasz? Aż tak? Jak tak? Ja tylko schodki na razie zrobiłem, ej. Bez przesady. No i co? No to się próbujesz? No bo kopię, znaczy ścinam drzewo, więc jak się próbuję, to się kopać to mi, drzewo, to mi lepiej czas broni, zlatuje i jest obrońcy bardzo praw drzew cię, kurde, dojadę, jakbyś kopał drzewo. No już tutaj to biegają fakt. Takie, ale już no. Ej, no. Napisałem pismo, pozwolenie wycięcia drzewa. Nie odpisali, czyli się zgodzili. To zdecydowanie właśnie tak działa. Ciach.
Ten teren należy do mnie. Czy to się komuś podoba, czy bek? No zdrowie. Co to było? To samolot przelatywał. Fajerwerki puszczają. Takie rzeczy w tym Szczecinie? Takie rzeczy. Stąd aż na Wałbrzych. I to, dokąd to bym wyrównał. To jest wielkie dziursko. Kuźwa, jakieś szkielety dinozaurów tutaj, co to jest? Szkielety dinozaurów? No już stary, ja się dokopałem do jądra ziemi tutaj. Hehehe, do jądra? Do jąder. Po co mi patek? Po co mi płotek? Czy ja wstoję w śmietniku? No bo mi to... Nie, bo mi z góry spadło. Okej. Okay. Tak myślę, skąd tutaj płotek? Wyrzuciłem patek, nagle pojawi się płotek. Taki dobry dzień. Z Radia SK! Ducho. Ducho, muszę się napić. A czego? No bo się sucho zrobiło. Ale czego się tam pijesz? Kawy, herbaty? Czystej! Czystej. Przestań, to nie było aż takie suche, żeby się czystej napić. No jak, no to woda to nie jest czysta? Nie. Nie. Azoty i te sprawy, nie? Dla mnie to jest czysta. Czy w jakiejś niedalekiej przyszłości albo dalekiej przyda nam się dirt? Nie, ja cały dirt, tak, co mam, to wykopuję. Tak? Mhm. To jest... Casa de la Gimnieta. Nie wchodź. Może skrzyneczkę jakoś na dirt. Jeszcze nie gotowe, jak będzie gotowe, zapraszam, ale... Pojedyncza wystarczy? Nie. Kurna, kobla mi zabrakło, no co za... Życie, tu masz życie. Na zewnątrz. Nie Mati, nie ty. Aha, dobra. Myślałem. To ja idę z powrotem. Rzeczy przydatne, bądź nieprzydatne. Ja się nie znam, jak coś to mowę kosz, nie? Mhm. O, i Vista vel Francia, czy coś tam. Okay. Vive la France. Jaka szalona krowa po drzewach zapiernicza. Co? No. Widzę. To prawie jak kozły po górach. Prawie. A nie to... No, koblownik! No, proszę mi tu nie przeszkadzać w mojej pracy. Ja tu, kurde, kopię, zapierdzielam, a ty co? Przyszedł ze z łopatą i myśli, że jest, kurde, kość. Gość. Nieważne. Kość też. Złamałem se kość. Stary, tyle mi tam kamienia nawet naleciało. Ja tu reprezentuję dirtowników, zbieram dirt. To ja będę reprezentował briatowników. Nie wiem, czy w ogóle coś takiego istnieje, nieważne. No już tak. Briatownicy LDR. Enter the... Cave of... O, proszę bardzo. Dobrze, idealnie. Smigol dobry, Smigol dobry. Smigol się chowa. No. Nie ćpuj. Ale mi to jest dobrze. A może coś w ziemi wykopałem, wiesz, jakiś gaz się ulotnił czy coś? Nie wiadomo. Nie wiadomo. A jak nie? Masz fazę. A jak nie, to wpadłem do kociołka, jak byłem mały. Do kociołka z koksem. Co, jak się ten kociołek nazywał, taki ten? Co? Panoramiksa. Panoramiksa, no. Tak, do takiego. No, takiego bym nie polecał. Gdyż już, ponieważ kiedyś kosztowałem. Ale to może kiedy indziej. Jak kopiesz na dole, Mati, no, to mi wywala dirt do góry i aż ponad głowę owce na craftingu, nie?
Halo, słyszałem Endermana. Nie, jeszcze ja raz, też. Bo nie, trochę nie ogarniam, co żeś do mnie powiedziała w tym Nieważne. Momencie. Jak kopię... Co się prujesz? Okej. Okay. Ale się zesrało. Zacięło mi się wszystko. Halo? Minecraft! Minecraft! Ja jeszcze zabiliśmy go już. Tak. Jestem jeszcze na serwerze? Tak, jesteś. Bo ja mam takiego laga, że się ruszać nie mogę. Masz klon Fendermana, dziwisz się. Kuźwa, zafrizało mi, czekaj, ja sobie może zresetuję. Było go tycać? Picho. Left again, umarł. Bo mi się coś, mi się wydaje, żeby się skraszowało, to se sam wyłączyłem. Mówisz? Oszukać przeznaczenie 8. O nie, to nie. Tam będzie zła impreza, coś czuję. No kurde, dewe, ja tam muszę swoja jaskinia kopać. Tak, jaskinia z modów. O, tego nie było. No nie, nie było. No tak wiesz, nie widziałem tego, nie? Bo... Chodźmy spać, halo wszyscy. Dobrze, tylko wezmę tego dirta. Ja nie mogę biegać, głodny. Zapracowany cały dzień. Robił. Co to za pokój się pojawił? O, gdzie panie. You might not rest now, there are monster nerby. A ja się leżę. Ja też. Bliet. To teraz ty idź go zatłuc. Idę pająka zabić. Halo, pająk, gdzie ty kuźwa jest? Tu, dawaj na sulubę. Nie z tej strony? Tutaj też cię odwiedzę. No dawaj, gdzie ty jest? 3 godziny później. Na oknie! Umrzył. Mati, do łóżka, słyszę jak kopiesz. Już. Śpię! No. Kolejny dzień na równanie terenu. Śniadanie po drodze. Kopię szybą. I do roboty. Szyba się sprawdza zarąbiście jako kopaczka. Kopaczka? Czemu to tak dużo kopaczka. Tego? Nie dociera? Nie. Kurde. Skopać te gnidy. No nie wierzę, kuźwa, znowu mi się kabel skończył. Jak pod ziemią może brakować kable, ja się pytam. Normalnie, jak widać. Można z tego wyliczyć całkę. Mnie tu nie zasypuj jakimiś zdaniami i słowami, których ja nie rozumiem, bo się czuję głupio. To nie ważne. Zawsze. Nie lubię tego uczucia. Czuję się urażony. Nie będę konwersował z takim wysokim inteligentem. Spoko. To ja to miałem. A, to miałem. Co to za blok? O, na szczęście on wypadł. Dobra. Jad blok. Wolność. O nie! Zablokowali mnie, jeszcze dostaję strzałami. No, żeby cię pierun szczelił. Ale mam radochę. Chyba ja nie dobra. Chcę wiedzieć, co robicie, prawda? To nie, on się próbuje przekonać, a mu zalepiał komplet wszystko. A takie tam. Zabawy heheszkowe, nie? To. Głupie pomysły mam w głowie, no. Nic nowego. Wiesz, że mnie wystawiłeś na taką walkę. Mogłem zginąć. Jaką walkę? Na Minecraftie 1.9 dalej bym go bił. Ale masz tu zbroję, cyskochron, co się wkłoisz, pań. Klatochron? No, klatochron, cyskochron, jak wolisz. Cyskonor. Musi się zgadzać. No nie, i mój Kylo przepadł. Masz. Dziękuję, ale miałem taki, tylko nie chciałem takiego zużyć. Miesz nie przyjmować mojego prezentu? Masz łóżkiem.
Skoro mi oddajesz? Dobra, będzie szybciej. Party hard, party hard, party, party, party hard. Oj. Ja zrobię koblowy, ja tam nie potrzebuję jakichś, wiesz. Do jaskinia? Operation jaskinia? Jo. Kotek! Nie! Mamy kota? Miau, kuźwa, miau. Nie, bo nie mam rybek. Miau, kuźwa, miau. A co miał? Podwyższony teren, ja im dam. Taki jestem bogaty, że se kopię kilofem ziemię. No a jak skończymy się to urządzać, to trzeba będzie... Co? Creeper. Gdzie? Yeah. Ale to już kurde farma dobra. Idę mu wpierdaczyć. Pierdziot. Ha! Zabiłam! Brawo! A chyba to skopię od samej góry. Bo tak. Będzie jaśniej. Hot topic! Widzę to. Widzę to. Śledzą mnie, kurde. Jup. Hot topic. Widać. No kuźwa, chcę sobie zrobić grzejnik. Okej. Okay. Ja czuję się tak, jakbym live'a robił. Tylko, że nikomu nie odpowiadał z czatu, nie? Taki maraton, nie? No piszcie coś, kurde, no. No. Żyjecie? Piszcie, bo Wertezowi głupio. Halo, czat. Czy czat żyje? Halo, halo. Piszcie, żyjemy. Syndrom streamera się odpalił. Ty też. I ty też, no. Wiem, że on też napisał. I ty nie musisz, ale nie. Musisz, napisz, napisz. Bartek, tak? Główka nie boli? Ej no, jak gram w nocy w Minecrafta, to jest różnie, to jest różnie. Jakiej nocy? To jeszcze wieczór jest. Po takim... Ciemno za oknem u mnie. No to ciemno jest. No bo siedzisz w piwnicy, to wiesz. W piwnicy najlepiej się gra. Jest tak no? Zimno, fajnie. Znaczy dobry klimacik po prostu jest. Gorzej jak się mieszka w piwnicy, prawda, Mati? Ja tam nie narzekam. Ej, ale jak będziesz grał w Outlasta, nie? Dwójkę w piwnicy. Przerąbany. Ja się na tą grę boję patrzeć, a co dopiero w nią grać. No. Mam złe wspomnienia, że tak powiem. Mi się jakoś nie spodobało. Początek gry mi się podobał. Czy chodzi ci o Outlasta 1, czy co? No, ale później tak jakoś, nie? Znaczy wiesz co, ja myślałem, że jak będę grał, to cały czas się będę bał tej gry tak samo, a wyszło na to, że przez pierwszą, powiedzmy, godzinkę cały czas... A później no bardziej gacie. Lightowo mówiłeś, no. Tak, no bo już byłem przyzwyczajony do tego wszystkiego, że co chwilę się ucieka i ten potem tak już jaja robiłem, nie? A bo ty taki maraton wtedy zrobiłeś, nocka z Outlastem. No stary, ja myślałem, że wiesz, że to będę nagrywał przez 2 tygodnie, nagrałem to w jeden wieczór, nie? No, ale tak gry, jak codziennie grał od nowa, to byś, kurde, już byś miał gorzej. Dlatego zagrałem od razu. Whistleblower też od razu na live przeszedłem. Mhm. Pora, pora. Ale farmy. O, pająk, a ty co? A ty co? A ty co? Kurna, żeś... Ej, pająk zniszczył te. Dwie farmy. Znaczy, dwie, trzy bloki. To nic, to i tak urośnie. Tak? A zginął? No zginął, zabiłem go. No, czyli zapłacił za błędy. Wungiel! Dlaczego? Cały czas w czasce szkieleta w ogóle chodzę, nie? No, tak. Tak mi jakoś się zrobiło. Tak się, o, tak się już pasuje. Pasowała, że już po prostu pasowała. No. Tak. No. Tak. O, ile dyrtu! Widzę palmę w tym tańczu. A ja się robię, kuźwa... Co? To jest szafa? To będzie szafa. A, tak, to będzie szafa. Czemu mieszkamy Matię, w lesie? Matię, to się normalnie da zrobić meble. A czemu mieszkamy w lesie? W lesie ja mieszkają psychopaci też. Co? Nas zabiją w nocy. Co się good dzieje? Night. Good night. Good night, good night. Ale był jakiś motyw do jakiegoś horroru, do jakiejś gry, było Good Night, nie? Może? Nie wiem. Tak, miłej nocy nie po wiem, zagraniu, nie? Nie? Jelo. No.
O, i szafa gotowa. Okay. I kolejne piętro, albo zacznę najpierw od tego, bo to dłużej się kopie. Boże. Nikt do mnie na tym spiku nie napisał od godziny. O, sukces. Piął wszyscy. No. Ups. Nie wiem co to, ale kopię, może się kiedyś nauczę tych modów, w co wątpię. No, ja też jakoś nie mam wielkich nadziei, ale... Nie wiem, te mody od tylu lat, jakoś się nie mogę nigdy tego, no, ogarnąć. Pych. Ildzi! Twój kilof się psuje. No to czego napraw? Nie da się. Bierz kowadło i hejo. Taki diak chcesz jeszcze wrzucać, nie? Tak. Już biegnę. Już prędzej w tej górze znajdę trzy żelaza i sobie... O, zepsuł się. Nie, to łopata się zepsuła. Nie no, mam. Chciałeś kilof. Nie, mówię tylko, że trzy się psuje powoli. Masz. Ja mam drugi jeszcze. Tak, dzięki. I... Ale węgiel bierę. Okej. Hej. Słyszę szkieleta. O, to będzie good. Mówiłem, że będzie good. Tutaj robię tak. Super. No to idę. Hello. Kozaczki. Gdzie kozaczki masz? Zrobiłem sobie kozaczki. No to jest tyle rodzajów butów, że... A no faktycznie. Idę zobaczyć. Pięknie. Bie. Jakiego koloru? Nie odpowiedział. Pewnie nie żyje. Co? A ty do mnie mówisz? No. A co ty chciałeś? Jakiego koloru te kozaczki? Kurna, zabrała mi wszystkie rzeczy, dziady, jedne cholery, dawaj mi to. Co? No zabrała mi wszystkie rzeczy moje z tego. Kto ci zabrał? No Ula mi zabrała wszystko z mojej skrzydeczki, ja tam miałem swoje skarby. Idziemy spać. Chcemy spać, to już tylko dokończę to pięterko. Oddaj moje skarby. Dobra. Moje skarby. Przecież nic nie mam twojego. No wyciągnąć mi wszystko ze skrzyni, goddammit. Mam tylko to. A reszta? Co ty nie poprawia? Kuźwa, otwórz jej inwentory. Ty, nie da się. Kurna. Pierdzielaj. Tak patelnia ten miecz. Kurwa! No i co tu się stało, co? Rozwaliliście deseczkę. Co jej jest? Się o, zepsuło. Ludzie się obraził. To jest hardcore i umarł. Zginął LJ. Dlaczego? No. I tu nie ma go, no. Co tak stoisz? Teraz mam twoje rzeczy, ale wcześniej nie miałam. Drała się po dupie drapała. Co? Idź spać, Wełtez. No właśnie cię tapałem. Dobra, spać. To nie ja. Ale mam łóżko. A, okej. Okay. Dzień. Ej, patrzcie, ile nam zabijaków nawaliło tam. Zombie. O właśnie, idę zobaczyć, jak to masz na dole. Nie, to nie ma! Nie! Boże, jak się wystraszyłem, jak zobaczyłem tego długiego drągala.
Pliet! A kurde. Pusto. Świdia, pomóż. Pusto. Świdia. O, Edek, siema. Dawaj zabij, dawaj, pokaż. O. Okay. Dobra, to kończymy tą część teraz tego maratonu, bo już jest czas. Także dzięki za oglądanie, widzimy się niedługo w kolejnym odcineczku naszego maratonu. Ej, dzięki za wszystkie co? Łapeczki w górę, komentarze. Nie podoba mi się tutaj. To się przyjdzie. To idziemy gdzie indziej. Idziemy gdzie indziej. Czyli no. Chcesz mi powiedzieć, że pół godziny budowałem tą jaskinię bezsensownie. A ja skopywałem tego dirta, tak? Tak. Czyli w kolejnym odcinku nie będziemy kopali, tylko pójdziemy gdzieś. No jasne, fajnie, maratonik, LAN party. Zawsze może się wszystko zmienić, jak widać. I no to co, to widzimy się. Creeper? Nie? Czemu słyszałem takie syłkanie? LJ? Łożesz! Co za Louis? Co za Louis? Ale nie potrzebujesz mojej jaskini, to sobie ją wysadzę w pizdzie. LJ. Nie ma! Dobra, widzimy się niedługo. Na razie, cześć, człowiek. Czy ty rozwaliłeś skrzynkę?